Pewnego słonecznego przedpołudnia udajemy się do malowniczej prowincji Belgii, jaką bez wątpienia jest Limburgia. Celem naszej podróży jest miasteczko Nilbal-As. Stało się sławne w świecie gołębiarskim za sprawą takich hodowców jak Jo Ston, Jan Wojciechowski czy też Norbert Peters. Przy ulicy Grotstrasse pod numerem 6 znajduje się wspaniała posiadłość Norberta Petersa. Ten zapalony miłośnik gołębi pocztowych nie szczędził sił i środków przy budowie tego okazałego kompleksu gołębników. Tak wspaniałych gołębników nie spotyka się zbyt często. Z racji tego, że hoduje się tu kilka tysięcy gołębi i są one przeznaczane do różnych celów, musiało tu powstać również wiele gołębników. Znalazły się tu przestronne i supernowoczesne gołębniki, przeznaczone do lotów średnio- i długodystansowych, gołębniki dla gołębi przeznaczonych na lot z Barcelony, gołębniki dla gołębi młodych i gołębi rozpłodowych. W prowadzeniu tej hodowli pomagają mu pielęgniarze, którzy doglądają każdy centymetr tej olbrzymiej posiadłości. Dokładne przeznaczenie każdego z tych gołębników omówimy w dalszej części naszego reportażu. Norbert Peters to także bardzo utalentowany weterynarz. Przez wiele lat swojej praktyki weterynaryjnej pomógł już tysiącom hodowców z całego świata. Jego cenne diagnozy uczyniły go autorytetem w tej dziedzinie i jest doceniany przez wszystkich miłośników gołębi pocztowych. Oprócz prowadzenia praktyki weterynaryjnej, jest także producentem suplementów diety i witamin wspomagających zdrowie naszych ulubieńców. Jego preparaty używane są w wielu hodowlach na całym świecie, a niemal wszyscy liczący się belgijscy hodowcy mają w swoich apteczkach preparaty Norberta Petersa. W filmie tym postaramy się przybliżyć Państwu postać tego wielkiego miłośnika gołębi pocztowych. Jesteśmy dzisiaj z wizytą roboczą u Norberta Petersa. Norbert Peters jest to weterynarz, jeden uważam z najlepszych w Europie. Pracuje z nim już od kilkunastu lat. Generalnie hodowcy w Polsce wiedzą, że na jego produktach lotuje m.in. ja, ale również wielu innych mistrzów Polski. I chciałem pokrótce przedstawić jego, kim jest Norbert Peters, czym się zajmuje, co posiada w swoim asortymencie oraz również omówić jego gołębniki lotowe. Znajdujemy się obecnie przed nowym kompleksem gołębników lotowych Norberta Petersa. Jest to, tak jak widać, rozbudowane, powiedzmy, w kształcie litery U. I tak, są podzielone przedziały gołębi ze względu na dystans. W tym przedziale tutaj znajdują się gołębie przeznaczone na loty średniodystansowe, czyli w granicach tam 500-600 km. Natomiast pozostałe przedziały poświęcone są gołębiom głównie na dystansy 700-900 km. W tym skrzydle tutaj znajduje się taki pokój gościnny, gdzie przyjeżdżają koledzy czy goście na obserwację lotów. Także w tym pomieszczeniu się tutaj po prostu przebywa. W narożu jest pomieszczenie takie gospodarcze dla opiekunów, którzy się hodowlą zajmują. Takie pomieszczenie socjalne, gdzie można sobie zjeść śniadanie, wypić kawę. A z Norbertem wkrótce przejdziemy po wszystkich przedziałach, żeby omówić je, poszczególne przedziały, do czego służą. Tutaj akurat znajdują się gołębniki, gdzie Norbert przygotowuje gołębie młode do lotowania metodą naturalną. Są to gołębie, które później są przeznaczone na loty głównie Barcelona, więc te młode z tego gołębnika nie są zaciemniane. Natomiast młode, gdzie się lotuje metodą zaciemnianą, znajdują się w drugim kompleksie w ogrodzie. Tutaj znajdują się gołębniki gołębi młodych, gdzie właśnie się lotuje metodą zaciemniania. Młode te są lotowane na lotach pomiędzy 400 a 600 km. Znajdujemy się przed gołębnikami rozpłodowymi. Jest to naprawdę, według mnie, jeden z lepszych gołębników, jaki kiedykolwiek widziałem w Belgii. Jest przemyślnie zbudowany, przestrzenny, o bardzo dobrym klimacie wewnątrz, także na pewno jest coś, z czego można zaczerpnąć jakiś pomysł, jeżeli się coś buduje czy samemu organizuje.
Także naprawdę hodowla zrobiona z wielkim rozmachem. Są to gołębniki, które powstały już kilkadziesiąt lat temu, a po prostu no, sprawiają wrażenie tak przemyślanych, że uważam, że jeszcze kolejne kilkadziesiąt lat będą spełniały świetnie swoją funkcję. Także można zobaczyć, jest to gołębnik rozpłodowy dwupoziomowy, gdzie po prostu na dole znajdują się przedziały. Każdy z przedziałów zawiera kilka par. Każdy przedział ma swoją wolierę na górze i na dole, co po prostu ptakom dostarcza bardzo dużo możliwości ruchu, powietrza. Gołębniki są świetnie dotlenione, także gołębie tutaj świetnie się czują. Tutaj gołębie głównie są w zimie, gołębie lotowe, które są zimowane, gołębie rozpłodowe, gdzie po prostu przebywają na takich wolierach długich, wysokich, gdzie po prostu mają swobodny ruch. U góry znajdują się gołębniki, gdzie gołębie są wysyłane wyłącznie na lot Barcelona, także inaczej są przygotowywane, inaczej są, w innym okresie są kojarzone, także są po prostu na taki najbardziej prestiżowy, jeśli chodzi o hodowców, którzy grają na dalekim dystansie. Sprzątanie. A to taki jeden rząd taki, nie? Tak, przesunięcie jest, nie? Norbert po prostu uznaje zasadę, że trzeba dużo gołębi wychować, dużo lotować, żeby wyselekcjonować jak najszybciej te dobre, bo z małej ilości gołębi zawsze będzie po prostu mało dobrych ptaków. Z większej ilości, dużym stadem lotując, jesteś w stanie szybciej dojść do tych ptaków, które po prostu wykazują się bardzo dobrymi cechami. Znajdujemy się w gabinecie Norberta, w jego praktyce weterynaryjnej, gdzie przyjmuje swoich gości. Pokrótce omówimy to, czym się zajmuje, jaka jest jego specjalizacja, czym się tu zajmuje. So Norbert, perhaps you can tell us what kind of things you fanciers can get in your what kind of service you do for your customers. First thing, when they have sick birds, they come to treat them. Mm-hmm. But also preparation about before the races, like I am like a manager of a football team. Mm-hmm. I am a manager of the loft. How many lofts do you serve, let's say? Oh, many, I don't know, but a lot of the best ones from Holland, Belgium and Germany. Czyli Norbert właśnie mówi, że on nie świadczy tylko praktyki weterynaryjnej, bo oczywiście jeżeli gołębiom coś dolega, można przyjechać, zbadać je i szuka po prostu rozwiązania na ten problem, ale przede wszystkim zajmuje się tym, tak jakby można powiedzieć, trenerem wielu dobrych hodowli, czyli opiekę świadczy najlepszym hodowlom w Belgii, w Niemczech i w Holandii. I polega to na tym, że po prostu od samego początku, przed sezonem zaleca hodowcom, co robić, jak gołębie prowadzić, jakie prowadzić kuracje, jakie robić szczepienia, jak gołębie karmić, nawet jak gołębie trenować. Także wiele hodowli, które po prostu odgrywają kluczową rolę w sporcie naszym, właśnie jest obsługiwanych przez Norberta. Norbert, because I am from Poland and we are working already together, I think, 15 years. Your products are well known in Poland. Perhaps you can say something to your customer in Poland or to my customer in Poland. How do you develop new products? Therefore, I have my own loft to see what's useful for birds and so on. For example, a lot of products that come on the market, I tested already here. For example, a few warm metals. I know they are very, very bad for birds, but still they bring that on the market.
And then after the 6 months or 1 year, they have to take it back because of the side effects. And therefore, I am very afraid for side effects, and therefore I test on my own birds before a new product goes to my customers. Czyli zadałem Norbertowi pytanie, ponieważ produkty Norberta są znane w Polsce już od, pracuję z nim 15 lat, jest mnóstwo hodowców, którzy te produkty używają. Zapytałem Norberta, jak przebiega proces wdrażania nowego produktu, jak to po prostu przebiega, ile to trwa. I właśnie Norbert powiedział, że chodząc dookoła widzimy mnóstwo gołębników, mnóstwo wolier, gdzie jest dużo gołębi i wydawałoby nam się, że po prostu jest to hodowla, która pęka w szwach. Natomiast mnóstwo produktów, które Norbert wdraża na rynek, przechodzą tutaj wielomiesięczne testy i są woliery gołębi, które są nigdy nie używane do lotów, ale są to gołębie, które po prostu, którym podaje produkty, widzi jaki jest skutek. Na przykład ostatnio sprawdzał na jednym przedziale produkty przeciwko robakom i efekty uboczne. Więc wiele firm na rynek z jego doświadczeń widzi, wprowadza produkty, które mają bardzo szkodliwe właśnie skutki uboczne i widzi to po prostu i reaguje i hodowcom po prostu takie produkty odradza, bo po prostu wie, że badania gołębi po zastosowaniu tych środków są po prostu o wiele gorsze wyniki. To nie tylko w kwestii samej zdrowotności, ale również wyniki morfologiczne czy po prostu inne badania, które wykonuje. Okay, and then how long time do you need when you think, because you have a pretty wide range of your products, how many times you need to introduce new product which you are satisfied? I tested for sure that we don't have effects on the molting system, on the breeding system. They have to lay eggs and they have to fill the eggs. So that is very important. That are things to test. Huh? When I bring a new product, especially for trichomonias, or cancer, or worms, coccidiosis, I tested on those things. It's very important. Czyli zapytałem Norberta dobitnie, ile czasu zajmuje wdrożenie nowego produktu na rynek, więc zajmuje to mniej więcej między 1 a 2 latami. I przede wszystkim na wolierach testuje wpływ produktu na szybkość pierzenia i na zdolność zapładniania. Więc to po prostu jest dopiero widoczne po kilku latach i na pewno produkty Norberta, które u siebie opracowuje, wie, że nie mają wpływu na szybkość pierzenia i na zdolność zapładniania, bo to są dwa aspekty, które po prostu hodowcom przysporzyłyby bardzo dużo problemów, więc na pewno to są dwa podstawowe parametry, na które Norbert testuje swoje produkty. Okay, and for example, what I see in Poland, just one of the example that very popular and fanciers, they like very much Sprint Plus and for example Rekuvit and for example Amino. Those products are really good, and what is your idea why they are so good and what is the key to create such good product? It needs a lot of experience during the years. Because the amino acids I have now are not the same as I have 20 years ago. I improved them. I changed doses, all those things. They are fine-tuned, not my products. Zapytałem Norberta, bo na przykład znając jego produkty już na rynku polskim, sam widzę, że bardzo hodowcy są zadowoleni z jego produktu, na przykład takiego jak Rekuvit Forte, czy aminokwasy, czy Sprint Plus. Więc zapytałem po prostu, jak można dojść do czegoś takiego, więc tak jak aminokwasy, no jest to ciągle jego po prostu receptura udoskonalana, aminokwasy Petersa 20 lat temu, a obecnie na pewno bardzo się różnią, ponieważ dopasowuje źródło, skąd są dostarczane aminokwasy, żeby one były jak najbardziej przyswajalne, wykorzystywane, żeby po prostu były wydajne. Także wymaga to naprawdę wielu, wielu lat,
I wtedy po prostu można być pewnym, że produkt jest dobry, jak po iluś latach testowania gołębie właśnie są płodne i są po prostu w dobrej formie i nie wpływa to na ich przedwczesne pierzenie. From your side, maybe you can give some advices. What would you advise for just random fancier how to keep pigeons healthy? What is most important according to you? For them just start with good birds, huh? Good loft, and then have to trust the vet. You have you need a vet who is by himself with pigeons. When you don't have that, it's very, very bad. Mm-hmm. Zapytałem Norberta o jego takich kilka prostych wskazówek, co jest najważniejsze dla prostego hodowcy, żeby po prostu sukcesem hodować gołębie. Więc Norbert odpowiedział, że najważniejsze jest zacząć od dobrych gołębi, od dobrego gołębnika i warto mieć pod ręką weterynarza, który sam lotuje gołębiami i posiada stado gołębi. Weterynarz, który nie ma stada i nie wie, jak zajmować się gołębiami, po prostu jest kimś, kto naprawdę nam w hodowli nie pomoże. I to jest akurat coś, co ja sam zawsze zaznaczam i wielokrotnie podkreślam, że weterynarz, który nie umie trzymać gołębi w ręku, nie jest w stanie nam pomóc. Ah, that's something already what I say to the fanciers in Poland, that the fancier, that the vet who cannot grab the pigeon. That's not only that, but you have to know the way of living for a pigeon fancier. Chodzi o to, Norbert podkreśla, że weterynarz, który po prostu ma tylko wiedzę weterynaryjną, nie wie i nie zna się na tym, jak hodowla funkcjonuje, nie wie, co z czego się bierze, nie wie, jakie są zależności, nie wie, jak wygląda transport gołębi, jaki jest proces karmienia, jaki wpływ gołębnika jest właśnie na to, co w jakim stanie gołąb się znajduje. Także gołąb po prostu, gołębnik to jest coś, co wpływa bardzo na zdrowie i kondycję gołębia. So according to you, to make a good description or good advice to the fancier, the vet should know what are troubles coming from, because you can cure it now, but if you don't change situation in the loft, you will get the same trouble after. Also. So you do advices like this, so you should put this medicine, but in the loft you must change this or this or this, then you don't have trouble. Also. Czyli Norbert udzielając wskazówek swoim klientom, zapisując lek na daną chorobę, żeby jej się pozbyć, również zaleca zmiany w gołębniku, co należy zmienić, żeby choroba się nie powtarzała, bo choroba po prostu zazwyczaj związana jest z warunkami, w jakich gołąb przebywa i żeby choroby się pozbyć na zawsze, tak jakby można powiedzieć, to należy wyeliminować problem, jaki jest w gołębniku. Myślę, że po prostu kilka tych wskazówek da hodowcom troszeczkę do myślenia, otworzy oczy. Niestety jest taki napięty termin lotów, ludzie siedzą w poczekalni, więc musimy korzystać z wolnej chwili, pójdziemy na krótką wizytę po gołębnikach, Norbert kilka o nich słów powie i nie będziemy mu zawierać więcej czasu. Przejdziemy pokrótce, Norbert omówi, jakie gołębniki ma, jakie gołębie posiada, w czym się specjalizuje i jakie są jego pomysły na kolejnych parę lat, jeśli chodzi o po prostu dystanse, na jakich będzie latał. So Norbert, please tell us shortly about each of your loft. What are pigeons inside? What is your idea for the racing? What is your speciality? Speciality is long distance, huh? And when we start there, that will in the future I race from there only hands. That there is long distance. Yeah, the first three are middle distance and all the rest is long distance. Mm-hmm. That is my youngsters and the rest of the youngsters sit there. Mm-hmm. Czyli And also my breeding loft is there. Behind. Mm-hmm. Czyli specjalizacją hodowli Norberta jest od lat daleki dystans. W gołębnikach na górze są those lofts or those for hens, yeah? That's for hens. Czyli w gołębnikach na górze, w tych nowo wybudowanych, są samice do lotowania totalem, to znaczy klasykiem, tylko samice. In those lofts? Widowhood for long distance. Tutaj znajdują się samce na metodę wdowieństwa, loty dalekie. W
tych trzech przedziałach za nami znajdują się gołębie na średni dystans i w kolejnych również gołębie wyłącznie na daleki dystans. You mean long distance it's up 600. Czyli 600 km wzwyż till 1000 or 1100. Do 1100 km, czyli od 600 do 1100 km. That there are for the hands of the widowed cocks, but they are not. I don't raise them. Aha. But in those compartments or only there? No. The green ones and those. Aha. Czyli w tych gołębnikach tutaj za nami, w tym całym skrzydle znajdują się samiczki do klasyka samców, czyli one są nielotowane, ale również, żeby spełniały swoją funkcję, muszą być w dobrych warunkach, żeby po prostu miały dobrą formę, żeby samczyki dobrze motywować. All my widowed loves are the same like that, huh? Wszystkie jego gołębniki są skonstruowane w ten sam sposób, czyli mały przedział, karmiczek, raptem 10-12 gołębi w środku i to jest po prostu jego sposobem, najlepszy sposób, żeby utrzymać gołębie w spokoju, żeby były łaskawe, żeby nie były płochliwe. And then what is your way of working with pigeons? Do you train them a lot before or just you use short or middle distance races as a trainings? Yes, the last one. Eh? Mm-hmm. Czyli Norbert sam jako tako za dużo gołębi nie wywozi. Jego gołębie są koszowane na średniodystansowe loty w klubie, czyli w granicach tam 250-400 km i to są dla jego gołębi takie, powiedzmy, loty treningowe. I każde z nich są przygotowane na 2-3, maksymalnie 4 loty w roku na dystansie tam 700-800 km. So how many races contests from long distance your birds can do a year? Long distance. Three or four. Yeah. Czy tak jak powiedziałem, gołębie na dystansach tych 800 do 1000 km są przygotowane na 3-4 loty w sezonie, ale pomiędzy są koszowane na loty średniodystansowe jako po prostu loty treningowe. Czyli w tych wolierach tutaj normalnie w zimie znajdują się jego samice. Woliery są obszerne, wysokie, po to, żeby gołębie po prostu miały jak najwięcej ruchu, żeby miały dobrą kondycję, żeby po prostu stworzyć im jak najbardziej naturalne warunki. Obecnie sezon na ten moment rozpłodowy gołębi jego już się zakończył, więc samice rozpłodowe się tutaj znajdują, odpoczywają, bo po prostu już trzy lęgi młodych zostały wyhodowane. Very, very strong headwind. Oh. Very strong. Weather like today, a very, very cold, strong headwind. Yeah, for youngsters they are too weak for it, yeah? Tu są, znajdują się gołębniki rozpłodowe. Każdy przedział ma swoją wolierę. Na górze się znajduje 48 par przedziały dla 48 pał, a na dole dla 88. Także wszystkie gołębniki, zaraz zobaczymy, w środku są wszechstronne, dużo miejsca, nie za dużo par. Tak i naprawdę w bardzo przemyślanym gołębniku się znajdują. Czyli na średni dystans Norbert w swoich gołębnikach rozpłodowych ma gołębie w oparciu o gołębie Vandenabele, ma gołębie Schellens rodzinę. Because after the Schellens passed away, you bought big part of his loft, yeah? Czyli po śmierci Schellensa Norbert odkupił, jak była aukcja, była wyprzedaż, to odkupił bardzo dużą część hodowli, także w dalszym ciągu Norberta w gołębnikach znajdują się ptaki, można powiedzieć, w czystości Schellensy. And then for long distance I have my own strain, and the last years I bought a lot of good birds from best tracing lofts. Mm-hmm. A jeśli chodzi o daleki dystans, czyli loty powiedzmy 600-700 do 1100, Norbert Peters posiada swoją starą rodzinę gołębi, którą bardzo dominowali loty w latach 80-tych, 90-tych i do nich dokłada obecnie ptaki z najnowszych rodzin, które obecnie odnoszą rezultaty i stara się po prostu stworzyć rodzinę aktualnie świetnie lotujących ptaków. Także swoją starą rodzinę krzyżuje z najnowszymi rodzinami, które obecnie świetnie lotują. Czyli wszystkie przedziały tutaj w tym budynku, przy którym żeśmy stali, znajdują się, wyglądają tak samo. Jest mniej więcej 12-14 pal w przedziale. Są w każdym drzwi zasuwane, duży korytarz, gdzie po prostu można śmiało po prostu sobie chodzić. Gołębie mają naprawdę dużo świeżego powietrza, nawet nie czuć, że się znajduje w jakimś gołębniku. Także naprawdę przemyślane,
dawno temu gołębniki, które dzisiaj w dalszym ciągu świetnie funkcjonują. To są akurat gołębie, które Szelensa, które Norbert utrzymuje w czystości. Ten akurat jest z czystej linii, rodzice jego, so parents of him were original, or? Czyli rodzice tego były oryginał Szelens. Przede wszystkim piękne, miękkie, jedwabiste upierzenie, naprawdę bardzo ładne gołębie. And this grizzly, that's all your old strain, or it's... Kiedyś hodowla Norberta była znana właśnie z takich szpaków typowych. To są jego gołębie ze starej linii, która u niego dominowała w lotach na dalekim dystansie. To jest naprawdę coś pięknego. Takie gołębie się rzadko trzyma w rękach, nie? Really beautiful. Bardzo miękkie upierzenie. Niesamowity gołąb. Mocne kości. Coś wspaniałego. Wyrywny bardzo. Ojciec tego gołębia 5 razy konkurs z Barcelony, nie? Czyli wybitna rodzina. Really tough. Very soft. Jak to jest ciekawe może to, że gołębie, taki mit, który był kiedyś, to miały bardzo takie pełne skrzydła. Tu jak widać skrzydło jest bardzo dobrze wentylowane. Lotka naprawdę ostre, nawet nie do wiary, że to są gołębie dalekodystansowe. Typowe skrzydło wręcz gołębia szybkiego. Very, a lot of inbreeding. A lot of inbreeding of my old strain. To jest taki mocny imbred właśnie gołębi tych, które... This is from the line of... Mondeo line. Norbert swoją hodowlę zaczął od samiczki właśnie koloru szpakowatego. Była to samica z 65 roku. I na ten moment ma w swojej hodowli gołębie, które tą samicę mają w swoich genach, czyli jest imbredowane około 400 razy. Czyli w gołębiu potrafi być 400 razy ten sam gołąb. Czyli wiadomo, że jest, ci przodkowie są parowani ze sobą tyle razy. Także to jest po prostu no, bardzo duże nasycenie tych najlepszych gołębi ze starych rodzin, które są bardzo waleczne, które są bardzo żywotne, bardzo witalne, bardzo zdrowe. I do tych swoich starych linii właśnie dokłada Norbert najnowsze gołębie, które współcześnie dobrze latają. I w oparciu o to chce zbudować właśnie swoją rodzinę gołębi. This year I go to have youngsters 600 times old grizzle hen. 600 times. Yes. Czyli I don't want that multiplied. When I like to do, I have in 1-3 times, 1000 times. But I don't want that. That's it comes like it comes. No. W tym roku niektóre młode, które są obrączkowane, tą starą samiczkę właśnie 65 rok będą miały już nawet 600 razy w swoich genach. Czyli tylu przodków z niej się wywodzi, że oczywiście to są tylko ptaki przeznaczane później znowu do krzyżowania, także na tym polega wedle Norberta utrwalanie cech rasy i taki gołąb, nieważne ile razy później jest skrzyżowany, będzie wydawał ptaki o określonych cechach przodka, który go najbardziej interesuje. Czyli Norbert mówi, że rozpłód i hodowanie to jest najtrudniejsza rzecz w tym wszystkim, nie lotowanie, ale właśnie rozpłód. I jego najlepsza samica rozpłodowa, właśnie bardzo zimbredowana, pożyczył koledze, który też miał super samca rozpłodowego z najlepszych po prostu rodzin, mocno zimbredowany. I młode po prostu się okazały nic nie warte, nieładne, źle zbudowane, więc po prostu nigdy nie wiadomo, czy jest po prostu jakaś przyszłość. Pomimo, że ptaki w parze są obydwa super, to dzieci się okazują bezużyteczne. Czyli w tym gołębniku znajdują się młode z pierwszego, drugiego lęgu. Są zaciemniane i przeznaczone są na loty średni dystans w granicach 350-450 km w tym roku. That is my first round. Tutaj znajdujemy się w gołębniku młodych. To są młode, które będą przeznaczone w tym roku właśnie do lotów. Są zaciemniane, wypierzone, już gotowe. Obecnie są trenowane. I w granicach połowy czerwca zaczną swoje pierwsze loty na dystansach już 300-400 km. No experience, nie? Czyli będą lotowane w tym roku, ale problem jest przy lotowaniu daleki dystans,
bo zazwyczaj są loty 400-600 km, 2-3 na przykład w weekend takie i gołębie przychodzą po południu, na przykład w sobotę z jednego lotu, ale w sobotę po południu trzeba je również koszować na lot drugi w niedzielę i często się to nakłada, więc nie zawsze jest możliwość, żeby po prostu obsłużyć dwa loty, czasem jest jeden, ale no, muszą młode zdobyć doświadczenie, żeby jako roczne już radziły sobie na lotach 800-900 km. Ten rok akurat idziemy do gołębników, gdzie przeznacza 20 gołębi na loty z Barcelony. Uważa, że żeby wyselekcjonować ptaki, to trzeba mieć większe stado, żeby nim latać na takich dystansach, ale na ten rok tylko 20 sztuk. Tu na piętrze znajdują się gołębniki, gdzie rozpoczynał hodowlę ojciec Norberta, Tomas. W dalszym ciągu w tych samych gołębnikach, z tego tytułu, że były olbrzymie sukcesy w tych latach, w dalszym ciągu tutaj te gołębie odgrywają kluczową rolę i tu się główny nacisk kładzie na wyniki z tego gołębnika. We change everything, eh? New, yeah. Everything new. Also new inside, everything new. All things, nothing less. Yeah, I've seen a few years ago the old lab. So gołębnik został w zeszłym roku tu przebudowany, bo poprzedni miał już ponad 100 lat i było to stare. Natomiast tutaj już jest konstrukcja dachu nowa, nowe przedziały, ale po prostu no, w tym miejscu znajdował się stary gołębnik, gdzie rodzina Petersów świetnie latała na dalekich dystansach. Czyli tutaj można zobaczyć, jak przemyślnie są te przedziały zrobione. Tutaj są przedziały wdowców, a samice do tych samczyków znajdują się z drugiej strony za ścianą i po prostu są wypuszczane tym korytarzem i one sobie wędrują tutaj do swoich gołębników, do samców. Możemy zobaczyć. Czyli po prostu otwiera drzwi, gołębie wychodzą, wszędzie są drzwi zasuwne, więc one nie mogą gdzie indziej pójść, tylko do swojego przedziału. Tu się zagradza, idą w tą stronę do swojego gołębnika. Nie potrzeba łapać gołębi, nie potrzeba denerwować. Także wypuszczany jest jeden przedział, idzie do pierwszego gołębnika. Następnie wypuszcza się drugi przedział, idzie do drugiego przedziału. Także jest to naprawdę pomyślane rozwiązanie, żeby przy dużej ilości ptaków niewiele się narobić. I have, nine boxes, huh? Czyli tutaj akurat są trzy przedziały gołębi rozpłodowych, ale w przyszłym roku będą tutaj tylko samice na dalekie dystanse do klasycznej metody. Also, także w przyszłym roku gołębie po prostu samice z tych przedziałów będą wychodziły na woliery i będą tutaj mogły przebywać w spokoju. Nest is for next year to on nest for Barcelona. Czyli tutaj jest przedział samiczek, które są obecnie lotowane i trenowane. Będą latały do 600 km w tym roku. I z tych samic najlepsze, które właśnie zostaną wyselekcjonowane, to będą używane w przyszłym roku na lot Barcelona, czyli około 1000 km. Yearling cocks, I raised them also this year. The best ones. Tutaj akurat jest przedział, gdzie te samiczki, które przed chwilą żeśmy oglądali, które są lotowane w tym roku do 600 km, są z młodymi samcami. Samce te są w tym roku latane również do 450-500 km jako roczne. Najlepsze z nich będą przeniesione do gołębnika wdowców, a te, które będą po prostu przeciętne lub gorsze, zostaną jako samczyki partnerzy do tych samic, które będą w przyszłym roku na Barcelonie. Po tak wspaniałej wycieczce, jaką zafundował nam nasz rozmówca, pragniemy przedstawić Państwu wszystkie produkty doktora Petersa i omówić ich zastosowanie. Witam wszystkich kolegów i koleżanki. W związku z tym, że na produktach Petersa ostatnich kilkanaście lat, które używam, osiągam stale w miarę stabilne, dobre rezultaty, to pojawia się od kolegów, koleżanek dużo pytań, żeby troszeczkę bardziej szczegółowo te produkty omówić, program, jak ja je stosuję i zdecydowanie forma krótkiego filmu, który chcemy Państwu zaprezentować, jest chyba najlepsza, bo oglądacie go w dowolnym czasie, jaki Wam pasuje, a i też ja tego samego ciągle przez telefon godzinami nie muszę powtarzać. Także jest zawsze dostępna moja broszura produktów Petersa, która jest dostępna darmowo podczas różnego rodzaju targów, wystaw.
Więc taką broszurę można również sobie zdjąć w wersji pliku online ze strony internetowej. Pokrótce, to w metodzie, którą oparłem o produkty Petersa, skupiam się głównie na tym, żeby ptaki po locie dobrze odbudować i żeby ptaki przed lotem naładować energię na czas lotu. Także głównie skupiam się na suplementacji i uważam, że w hodowli gołębi jest to ważna rzecz, zwłaszcza jeżeli chcemy brać udział w zawodach co tydzień. Ostatnie 12 lat, które tutaj lotuję w Prudniku, na tym już powiedzmy ostatnim moim miejscu, pomogło mi opracować w oparciu właśnie o produkty Petersa i o doświadczenia lotowe, pomogło mi opracować optymalny program, który od kilku lat używam niezmiennie i z którego już też spora rzesza hodowców z tych wskazówek korzysta. I myślę, że te po prostu wszystkie rzeczy, które są, wydaje się może niektórym hodowcom, że ich jest za dużo, niektórym to wszystko pasuje. Uważam, że one są po prostu sensownie wbudowane w cały tydzień. Oczywiście nie trzeba korzystać z całego programu. Sporo hodowców korzysta w jednym roku z 3-4 produktów, w kolejnym roku dokładają sobie kolejny 2-3. Także to po prostu jest dowolność i myślę, że można w ten sposób, i sam też tak radzę, żeby nie wszystko od razu, spokojnie przetestować sobie kilka lotów, 2-3 produkty. A jak hodowca jest zadowolony, może sobie dołożyć kolejny i myślę, że to jest prawidłowa kolej. I tak chciałbym po prostu przystąpić do omówienia produktów, kiedy i jak według mnie powinny być stosowane. Myślę z własnego doświadczenia, że takim standardowym produktem Petersa na pewno są jego aminokwasy. Jest to naprawdę pierwszorzędna mieszanka aminokwasów. W jego opinii są wszystkie niezbędne w formie takiej, jakiej powinny być, bardzo dobrze przyswajalne przez organizm i po zastosowaniu naprawdę po gołębiach widać, że po prostu ten produkt ma swoje, że tak powiem, dobroczynne działanie przed lotem, czy również po locie, jeśli chodzi o odbudowę. I tak. Aminokwasy ja stosuję osobiście, oczywiście jest to produkt, który powinien być stosowany cały rok na okrągło, w okresie wychowu młodych, w okresie pierzenia i również w okresie lotów. W okresie lotów według tutaj programu, który dołączyłem, jest to program bez żadnych korekcji, taki program stosuję, jest to taki drogowskaz. To nie jest coś, co obowiązuje na każdy lot. Hodowca po prostu musi sobie sam względem warunków sterować tym, czy chce podać olej na koniec tygodnia. Jeżeli idzie lot z wiatrem, myślę, że nie powinien. Jeżeli lot będzie cięższy, może podać ten olej dwa razy. Po prostu staram się w hodowcach uruchomić taki system samozachowawczy, żeby nie postępowali ślepo, tylko myśleli i starali się każdy weekend interpretować osobnie. I tak, aminokwasy w sezonie na pewno dostaną pierwsze posiłki po przylocie, bo aminokwasy są niezbędne do budowania masy mięśniowej, do uzupełniania rezerw glikogenów w mięśniach. I aminokwasy również podaję najdalej na dzień, dwa przed lotem. Także na pewno aminokwas jest to numer jeden i uważam, jest to naprawdę jakość bardzo dobra. Kolejnym produktem, który myślę w sezonie lotów jest bardzo potrzebny i który naprawdę ma swoje bardzo dobre działanie. Uważam, jest to naprawdę produkt topowy. Jest to Recuvit Forte. Recuvit Forte jest to specjalna mieszanka pierwiastków śladowych, elektrolitów, soli mineralnych. Również ma swoje działanie takie bakteriobójcze i również regenerująco działa po locie. Osłonowo na nerki, na wątrobę i zawsze też po locie stosuję go, jedna saszetka na 3 litry wody i łączę go zawsze z cukrem gronowym. Cukier gronowy jest to coś, co po prostu bezpośrednio organizm czerpie po wysiłku. Jest to cukier prosty, który idzie bezpośrednio do krwiobiegu i on po prostu powoduje, że wszystkie mięśnie pracują, a szczególnie żołądek, który po locie powinien pracować dobrze. Jest to również po prostu masa mięśniowa, która musi dostać zastrzyk po prostu w formie właśnie cukru gronowego, glukozy, żeby pracował dobrze, żeby trawił, żeby go on po prostu po locie nie dostał niestrawności. Także pierwsze pojenie po locie stosuję Recuvit Forte z cukrem gronowym. Jeżeli ten pojnik już jest pusty i kolejne tam pojenia południe, około południa czy po południu już dostają sam Recuvit, ewentualnie można dać do tego ocet, ewentualnie
Można po prostu tylko poprzestać na rekowicie. I jeżeli lot jest wymagający, taki powyżej 8 godzin, to również kolejny dzień, czyli poniedziałek, również rekowit będzie w wodzie, ale bez cukru, bo cukier jest potrzebny wyłącznie w pierwszym pojeniu, żeby ptak po prostu dostał zastrzyk energii. Kolejnym bardzo chwalonym przez hodowców produktem jest to Sprint Plus. Sprint Plus jest to Royal Gel, są tutaj różne mieszanki ziół, echinacea, propolis, wyciągi właśnie z takich różnego rodzaju ziół, które działają przeciwbakteryjnie, ale również tonizująco, uspokajająco. Także poza tym, że jest zastrzyk energii przed lotem, to również działa to na gołębie kojące. One w koszach są spokojne, one nie będą walczyć, nie będą nerwowe, raczej odpoczywają i relaksują się. Także Sprint Plus, myślę, że to również jest produkt, który przed każdym lotem, bez względu na to, czy jest z wiatrem, czy pod wiatr, wypraktykowałem, że on nie wpływa na to, że ptaki przelatują, on nie daje gołębiom jakiejś nadpobudliwości, on po prostu powoduje, że właśnie gołąb koncentruje się i ten lot przebiega sprawnie i przede wszystkim transport. Także Sprint Plus uważam, że to jest jeden też takich trzech, czterech bardzo sztandarowych produktów, który uważam jest czymś, czym można zacząć od zaraz. Kolejnym bardzo uważam istotnym produktem podczas całego sezonu, ale szczególnie podczas sezonu lotowego są drożdże BMW, BMT. Są to płatki sezamowe nasączane enzymami drożdżowymi, więc jest to bardzo, że tak powiem, taka skondensowana bomba dla gołębi białkowa, gdzie jest dużo właśnie białka, witamin z grupy B12, gdzie szczególnie gołębie po wysiłku, wtorek, środa, takie coś jak dostają, to bardzo to wpływa pozytywnie na ich masę mięśniową, szybko te mięśnie narastają, są bardzo miękkie i elastyczne. Oczywiście BMW stosuje również przy wychowie młodych, również stosuje w okresie pierzenia, bo to po prostu cała gospodarka białkowa, mina kwasowa jest bardzo ważna i ważne, żeby gołąb w tej po prostu kwestii nie miał żadnych deficytów. Kolejnym produktem, który jest nieodzowny, uważam, cały rok, jest to witamina i płynne minerały. De facto jest to witamina oczywiście skomponowana pod kątem lotów, natomiast przez ostatnich parę sezonów ja ją stosuję na okrągło cały rok. Stosuję ją podczas pierzenia, oczywiście podczas pierzenia w granicach 2 razy w tygodniu. Natomiast podczas okresu zimowego oczywiście można rzadziej, nie ma potrzeby, gołębie są wtedy już wypierzone i odpoczywają, więc nie ma potrzeby, może raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie. Natomiast podczas lotów widzę bardzo pozytywny wpływ, jeżeli lot jest wysiłkowy, jeżeli lot jest pod wiatr, jeżeli lot jest w upale, to bardzo dobrze witamina wpływa na to, ona wzmacnia gołębie i szczególnie przy lotach pod wiatr to minimum 2 razy w tygodniu stosuję. Jeżeli lot będzie z wiatrem, jeżeli będzie lot taki lekki, to raczej jej nie stosuję, bo na pewno po prostu może się tak zdarzyć, że gołębie po niej przelecą, bo jest to mocny dodatek i trzeba stosować go wyłącznie wtedy, kiedy trzeba, czyli pod wiatr lub przy stabilnej pogodzie ponad 300 km, wtedy ona na pewno, że tak powiem, pokaże nam w swoich dobrych właściwościach. Kolejnym produktem z Norberta Petersa, który stosuję i też całorocznie, ale szczególnie podczas lotów, to jest puder ziołowy. Jest to puder również oparty o słynne oregano, gdzie spora gama tych produktów zawiera oregano. Natomiast puder ziołowy Norbert wzmocnił jeszcze określonymi specjalnymi korzeniami ziół o mocnym takim działaniu antybiotycznym. Więc stosowanie pudru ziołowego świetnie działa również przeciwko wszelkim patogenom, które gołąb nabywa w koszu, czy działa świetnie na paciorkowce, gronkowce, salmonella, po prostu zapobiega zagnieżdżaniu się tych bakterii w organizmie. Również działa świetnie przeciwko robakom, także jest to puder, który podaje po każdym locie 4 posiłki, obowiązkowo z raszem karmy, powiedzmy aminokwasami, czy jakimś żelem oksygen, czy innym jakimś tam płynem. I właśnie puder ziołowy po locie otrzymują przez 4 karmienia. Kał jest wtedy praktycznie, no, ja nie widuję, żeby jakiekolwiek gołębie miały jakieś rozwodnienie, czy biegunkę. To jest coś niespotykanego, także na pewno puder ziołowy jest tutaj pomocny. To jest taki właśnie profilaktyk, który uważam jest nieodzowny.
I jest to po prostu coś, tak samo jak rekuwit forte, tak samo i puder ziołowy, to ma na zasadzie zadziałać po locie, żeby ptak właśnie nie nabył niczego w koszu i żeby ta profilaktyka, czyli zapobieganie chorobom, żeby przebiegała prawidłowo. Również jeśli chodzi o profilaktykę, to uznaję, że krople do oczu i do nosa Petersa również zastosowane raczej po ciężkim locie, jeżeli lot jest pod wiatr, jeżeli lot będzie deszczowy, to albo na przykład upalny, zawsze cierpią oczy u gołębia i jeżeli gołąb po locie wraca i zastosujemy krople, czyli do złagodzenia tych mikropodrażnień, które są na błonie oka, żeby to oko szybciej się goiło, to z pewnością gołębie będą lepiej trenowały. Z pewnością w gardle nie będzie zalegał śluz, będzie rozpuszczony przez krople. W śluzie, który jest w gardle, również lubią gnieździć się różnego rodzaju bakterie, grzyby, więc ważne, żeby po locie, po wysiłku, gdzie tego śluzu w gardle jest dużo, właśnie żeby zastosować krople. I z pewnością ich dobroczynne działanie jest ważniejsze po locie, aniżeli przed lotem. Jeżeli miałbym wybrać po lub przed, wolę po. Natomiast oczywiście, jeżeli lot jest pod wiatr, to również krople bardzo wtedy są przydatne, ponieważ oko na pewno ma tą błonę ochronną, jest po prostu zaleczone i również różnego rodzaju walki gołębi, które się odbywają w koszach, na pewno są lepiej znoszone i te podrażnienia oczu nie są dotkliwe podczas lotu. Także myślę, że krople to również jedna z paru rzeczy, które są świetnym profilaktykiem i uważam, że bez nich też, no szczególnie po locie, nie widzę po prostu możliwości, żeby ich nie mieć. Jeśli chodzi o takie właśnie taką podstawową gamę, to te produkty z grubsza, żeśmy ich omówili, jest ich powiedzmy w granicach tam 7-8. Natomiast dochodzą jeszcze rzeczy, które ze względu na dystans mogą wzmacniać wydolność mięśni, produkcję czerwonych ciałek krwi. I tak, jeśli chodzi o loty dalekie, to Norbert opracował kapsułki ASD, które właśnie wspomagają pracę czerwonych ciałek krwi, ale również wzmacniają wydolność mięśni. I oczywiście wszystkie te rzeczy, czy to te, czy inne, które podaję, to one nie sprawiają, że gołębie lecą szybciej, bo to jest chyba niemożliwe. A jeżeli nawet by po tych produktach leciały szybciej, to by się to z pewnością mogło odbić na kolejnych lotach. Głównym pomysłem wszystkich tych produktów jest to, żeby gołębie po locie jak najszybciej były odbudowane, żeby ich deficyty były, że tak powiem, wyrównane i dzięki temu, żeby gołąb zamiast 6, 7, 8 tygodni w dobrej formie, żeby po prostu tą formę utrzymać, żeby ona była dłuższa. I tak kapsułki ASD przy lotach pod wiatr, czy to są loty powiedzmy 400-500 km czy dalej, są do pojedynczego stosowania, gdzie można po prostu kilku gołębiom, które są przeznaczone do takiego lotu, można dać pojedynczo do dzioba w dniu wkładania. Jeżeli jest to lot 700 km, to taką kapsułkę można gołębiowi podać dwa razy z rzędu, czyli dzień poprzedzający koszowanie i dzień koszowania. I na pewno jest to rzecz pomocna, ale tak jak mówię, nie przy lotach zwykłych, szybkich, z wiatrem, tylko przy lotach wydolnościowych, gdzie go musi pracować. Są również kapsułki ASD w formie takiej większej kapsułki. Jest to kapsułka dla 30 sztuk. Daje się ją albo do wody do wypicia, albo na 700-750 gram karmy. Kapsułkę jedną, czy dwie, czy trzy, w zależności ile mamy gołębi. Bo to jest mówię jedna dla 30. Jeżeli mamy 90 sztuk na lot, czy 60, dajemy dwie albo trzy. Bardzo prosta jest tego, że tak powiem, aplikacja na karmę wymieszać, czy z wodą rozcieńczyć troszeczkę na karmę, żeby obeschło. I tak to można podać. Kolejnym preparatem, który uważam jest bardzo potrzebny, myślę, że już nie tylko jeśli chodzi o dystans, jeśli chodzi o loty, ale również o upływ sezonu. I tak, o ile gołębie w organizmie tworzą pewien rezerwuar różnego rodzaju pierwiastków śladowych, to z czasem się wykorzystuje. Gołąb po prostu podczas wysiłku kilku lotów te rezerwy wykorzystuje i ważne, żeby przede wszystkim przed pierwszym lotem 500-700 km, poniedziałek, wtorek, po poprzednim locie zastosować AV puder,
AV puder są to właśnie specjalna kombinacja pierwiastków śladowych, mikroelementów i ona ma na zasadzie właśnie poprawienie pracy mięśni, serca, krążenia, produkcji również tych substancji odżywczych w organizmie. Także AV puder jest jedna saszetka na 2 litry wody, 2 dni z rzędu, poniedziałek, wtorek i to wymaga kilku dni przetworzenia, gołąb to musi przyswoić, musi to przetrawić i dopiero wtedy z tego może zrobić pożytek, także to nie jest coś, co się stosuje przed lotem. Można to łączyć ewentualnie z pudrem kondycyjnym podczas właśnie tych pierwszych 2 dni, poniedziałek, wtorek. Także AV puder po połowie sezonu uważam, że bardzo dobrze gołębiom pomaga odbudować te braki w organizmie. Również takiego swojego rodzaju nowością są specjalne aminokwasy, tak zwana Onima Special. Są to aminokwasy, które gnieżdżą się w krwiobiegu, które są bardzo łatwo uwalniane i przy pierwszych tam powiedzmy 2 godzinach lotu gołąb korzysta z tych rezerw, że tak powiem najłatwiej odzyskiwalnych, nie narusza rezerw, które się znajdują na wątrobie, bo to już jest taki, że tak powiem wtedy większe obciążenie dla organizmu, także loty szybkie, loty takie do 400-500 km z pewnością po przylocie, przy stosowaniu dobrej suplementacji, po gołębiach nie widać zmęczenia hodowcy, którzy z tych rzeczy już korzystają, ja sam korzystam również od lat, to wiedzą, że te rzeczy naprawdę bardzo dobrze na kondycję gołębia po locie wpływają i gołębie po prostu po przylocie praktycznie nie mają objaw zmęczenia, także oni ma specjal poza normalnymi aminokwasami, tymi czerwonymi, które się stosuje 4 razy, powiedzmy 3-4 razy w tygodniu, to oni ma specjal pomiędzy 1, 2, 3 posiłki, w zależności czy lot będzie 100, 200 czy 400, 500 km, to też to stosuje. I tak pokrótce omówiłem większość produktów, również wartym może uwagi, ale też nie na wszystkie loty z doświadczenia, jest to, że przed lotem można... Jest Grofilm, który stosuje jeden elektrolit dla wszystkiego. I tak jak wcześniej omawiałem Recuvit Forte, który ma szczególnie właściwości regenerujące po locie, przeciwbakteryjne, osłonowe, ale również funkcje elektrolitów, tak przed lotem Norbert opracował elektrolit, który jest bardzo prosty, 3-4-składnikowy i on ma zapewnić tylko prawidłowo funkcjonowanie organizmu podczas wysiłku przy podwyższonej temperaturze. Czyli też nie stosuje elektrolitu przy lotach łatwych, przy lotach z wiatrem 100-200 km, 300 nawet jak jest wiatrem, nie ma sensu, bo wtedy to obciąża organizm i stosuję elektrolit tylko w momencie, kiedy widzę, że będzie lot parę godzin, będzie lot pod wiatr. Wtedy na pewno gołąb z elektrolitu, który się mu podało, skorzysta i nie będzie dla niego ciężarem, tylko będzie mu pomocny. Więc tak jak powiedziałem na początku, jest plan, który traktujemy jako drogowskaz. Jest to plan, który ja dopracowuję przez ostatnie, powiedzmy, 10 lat, który uważam funkcjonuje dobrze. Natomiast trzeba zachować umiar, stosować nie więcej niż jest napisane, a jeżeli można, to nawet mniej, bo to wtedy na pewno gołębiowi nie zaszkodzi. Także bądźmy zawsze realistami i nie dajmy się po prostu, że tak powiem, zbałamucić, że są rzeczy, które spowodują, że gołębie będą leciały szybciej. Uważam, że nie lecą po tym szybciej, po prostu mają lepszą kondycję, dłuższą formę i możemy większą część sezonu na nich polegać.